Nauczono nas, że zawsze jesteśmy od kogoś zależni i wytrenowano nas w tym, że jeżeli coś jest nie tak, jeżeli człowiek czuje się zagubiony w swoim życiu, to oczekuje, że pojawi się osoba albo instytucja, która go wybawi, ocali mu życie. Ale to jest nieprawda. Dostaję dużo maili od osób, które mają problemy rozmaite. I zwykle jednym z argumentów tego, że w życiu jest tak źle, jest to, że nie mam w nikim wsparcia, że nikt mi nie pomoże i nikt mnie nie rozumie. I z tego wynika wniosek, że jeżeli nie mam w nikim wsparcia, no to... To już jestem skazany na cokolwiek to jest, na samotność, na anoreksję, na depresję, na zagubienie, ale tak nie jest. Myślę, że to jest jedno z największych kłamstw, jakie nasza zachodnia cywilizacja daje ludziom, którzy się w niej wychowują, dlatego że wychowuje nas się w zależności od różnych instytucji. I nie wiem jak wam, ale mnie nikt nie powiedział, że w życiu chodzi o to, żeby być samodzielnym i żeby szukać w sobie i budować w sobie siłę po to, żeby z tej siły móc potem korzystać. Mówiono mi tylko, gdzie mogę znaleźć kogoś, kto rozwiąże moje problemy. A i mówiono mi też, za dużo myślisz, wyjdź za mąż, urodzisz kilkoro dzieci, i wtedy twoje życie wreszcie poczujesz, że ma sens. Ale wiem, że to jest nieprawda. I na szczęście wtedy nie poszłam za tą radą. Wiem, że to jest nieprawda także dlatego, że dostaję dużo maili od osób, które mają mężów albo mają żony i mają dzieci. I to wcale nie sprawiło, że automatycznie stali się szczęśliwymi ludźmi, takimi, którzy mogą o sobie powiedzieć, że są dokładnie w tym miejscu, w którym chcieli być i że czują się z tym szczęśliwi i spełnieni. Więc to, co chciałam dzisiaj powiedzieć, to jest to, że każdy z nas, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, dlatego że znam to doskonale z mojego życia, każdy z nas ma w sobie wystarczająco dużo siły do tego, żeby zmienić swoje życie. Żeby zmienić to, co w tym życiu jest nie takie, jak powinno być. Żeby zmienić samego siebie. Żeby zmienić swój sposób myślenia. Żeby zmienić swoje nawyki. Żeby zmienić swoje przyzwyczajenia. Żeby zmienić instynktowne reakcje i emocje na coś, co się dzieje dookoła. Każdy z nas ma w sobie taką siłę. Powiem więcej. Każdy z nas może to zrobić tylko samodzielnie. Dlatego, że kiedy czeka się, kiedy przyjmuje się taką instynktowną postawę, że żeby mi się udało, ktoś musi mi w tym pomóc, ktoś musi mnie poprowadzić, ktoś musi mnie wziąć za rękę i powiedzieć mi dokładnie, co mam zrobić, kiedy i w jaki sposób, to w pewien sposób człowiek wyłącza swoją własną samodzielność i przestaje sam szukać siły w sobie i przestaje szukać rozwiązań. To jest dokładnie tak samo, jak wtedy, kiedy w podróż wybierają się dwie osoby i jedna z nich mówi obcym językiem używanym w tym kraju, a druga z tych osób nie mówi tym obcym językiem. Gdyby była tam sama, to od razu instynktownie zaczęłaby próbować nauczyć się tego języka i próbowałaby zrozumieć, co mówi ktoś z lokalesów i sama próbowałaby znaleźć w sobie, przypomnieć sobie słowa, żeby jakoś wyrazić to, czego potrzebuje. Ale ponieważ jest drugą osobą, to najczęściej wygląda to tak, że siedzą razem przy stole i ta osoba, która nie zna języka, mówi: to weź powiedz, że ja chcę jajko smażone, a nie jajecznicę. Mimo że sama potrafiłaby to powiedzieć, ale przyzwyczaiła się do tego, że tuż obok jest osoba, która zna te wszystkie słowa i zna te wyrażenia, więc zamiast szukać w sobie i zamiast uczyć się języka, instynktownie zdaje się nieustająco
na obecność tej drugiej osoby i tłumaczenie tej drugiej osoby. I w życiu jest tak samo. Naprawdę. Przestań czekać na wsparcie. Przestań czekać na kogoś, kto przyjdzie i cię oświeci i porwie cię za sobą i kogoś, kto ocali cię z twojego własnego życia. Możesz to zrobić sam. Możesz to zrobić sama. Dlatego, że i co do tego też mam absolutną pewność, każdy z nas ma w sobie wystarczający zapas siły do tego, żeby zrobić wszystko, co sobie wymarzy. Tylko tkwi w pewnym przyzwyczajeniu. I to przyzwyczajenie mówi, ja nie potrafię, ktoś inny musi to zrobić za mnie. Najlepiej, gdyby pojawił się taki suplement diety, w ogóle kupujesz pudełko, łykasz pigułkę i ta pigułka sprawia, że zmienia się twój sposób myślenia i nagle twoje życie ma sens. Gdyby tak się stało i gdyby istniała taka pigułka i gdyby ludzie zaczęli łykać te pigułki, to ludzkość w ogóle przestałaby istnieć, bo ludzie przestaliby się rozwijać, bo wtedy już wszyscy mieliby namacalny dowód na to, że nie muszą się trudzić, nie muszą niczego szukać, że wystarczy łyknąć tabletkę, więc wtedy instynktownie przyjmują postawę bierności i lenistwa i oczekiwania, aż coś się zdarzy albo ktoś coś zrobi takiego, że polepszy moje życie. Tak nie jest. I to jest dobrze. Dlatego, że im bardziej człowiek się stara, kiedy zaczyna szukać, rozglądać się, zastanawiać się, w jaki sposób mógłby polepszyć swoje życie, tym więcej wytwarza się w nim inspiracji, wyobraźni i wewnętrznej siły. I dzięki temu właśnie może zmienić swoje życie. Więc wszystkim, którzy mówią, że nie mają wsparcia i rodzice nigdy mnie nie rozumieli i starszy brat zawsze mnie prześladował i żona mnie nie rozumie, mąż się ze mnie śmieje, chciałabym powiedzieć, zostawcie ich. Niech oni zajmują się swoim życiem i niech oni, nieważne co myślą na wasz temat, zostawcie ich w spokoju. Każdy ma swoje życie i zajmijcie się własnym. Nie czekajcie, aż pojawi się w waszym życiu cudowny królewicz albo cudowna królewna, która dotknięciem czarodziejskiej różdżki sprawi, że nagle odzyskacie to, czego najbardziej wam brakuje. Bo to, czego najbardziej wam brakuje, to dwie rzeczy. Po pierwsze, umiejętność nawiązania kontaktu z samym sobą, ze swoimi myślami, ze swoją duszą, ze swoimi marzeniami, z tym, kim jestem naprawdę i czego najbardziej pragnę. A po drugie, jak już się nawiąże kontakt z własną duszą, to uruchomienie w sobie chęci i zrobienie pierwszego kroku, żeby to zrealizować. Daję słowo honoru, że to działa. Ja też nie miałam w nikim wsparcia. I to dobrze, bo dzięki temu nauczyłam się być silna. I tego wam życzę.